Będziemy mogli w tym roku zobaczyć relacje w internecie, jak wygląda w tym roku Twój Dakar od strony medialnej. Oczywiście wszystkie te metody przekazu, które stosowaliśmy dotychczas, one będą utrzymane. Mam nadzieję, że nawet będzie to robione lepiej, bo w końcu wszyscy, którzy obsługują Dakar, się uczą. Są to te same osoby, ale umiejące to robić coraz lepiej. Natomiast medialnie powinno to wyglądać jeszcze dużo lepiej, ponieważ jestem objęty pakietem medialnym Orlenu i to oznacza, że powinno być nam wszystkim dużo, dużo łatwiej obserwować to, co się na Dakarze będzie działo, bo Orlen jest bardzo doświadczony i współpracuje z czołowymi polskimi mediami. Współpracuje również z mediami, które obsługują bezpośrednio Rally Dakar, tak więc mam nadzieję, że ten przekaz będzie dużo lepszy i że jeżeli tylko Was interesuje Dakar, to będziecie mogli bardzo łatwo do tego przekazu dotrzeć, czy wręcz, że on dotrze do Was. Rozmawiamy na temat kontynuacji patronatu medialnego i TVP Sport, i RMF, i portal internetowy, nawet dwa portale internetowe, tak więc liczę na to, że będziecie mieli łatwo dostępny materiał z najbliższego Dakaru.